Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w dziedzictwie Hogwartu. Przedpremierowo mam okazję rozpocząć już na swoim kanale serię z gry, na którą osobiście czekam już wiele lat. Jestem fanem Harry'ego Pottera, może nie aż takim Potterheadem jak niektórzy, nie znam na pamięć książek, czytałem je dawno temu, filmy widziałem wielokrotnie i strasznie lubię ten świat, dlatego nie mogłem się doczekać, aż w końcu ta gra wyjdzie i będę mógł położyć na niej swoje łapskę. I dzisiaj nastał ten dzień, chwilę przed globalną premierą, nawet edycji deluxe, tak więc rozpoczynamy naszą magiczną przygodę. Na dobry początek uczciwie powiem, film jest sponsorowany przez Warner Bros. Games. Zainteresowali się moim kanalem i kanałem i zaproponowali mi zasponsorowanie dwóch pierwszych odcinków serii, dlatego tak też będzie, ale spokojnie, nie ma to najmniejszego wpływu na to, co się w tym filmie znajduje. Po prostu mam informację dla was, jeżeli spodoba się wam to, co zobaczycie w tym odcinku bądź w kolejnych odcinkach, w opisie macie link, który zaprowadzi was do strony, na której możecie zakupić grę i sami stworzyć swojego czarodzieja i przeżywać przygodę w Hogwarcie, ale dawnym Hogwarcie, nie tym, który znacie z książek, chociaż pewnie dużo rzeczy będzie takich samych, nieważne, rozpoczynamy moi drodzy, zostawcie lajkę, jeżeli jaracie się na serię, myślę, że będziemy całkiem dokładnie poznawać ten świat. Ja na razie jestem na PlayStation 5, aczkolwiek ostatecznie planuję prawdopodobnie przerzucić się na PC-ta ze względu na moje ostatnie graficzne upgrade'y w komputerze, no i tyle. Na razie będzie na PlayStation, ponieważ PlayStation pozwala mi dobrać się do gierki wcześniej, więc jedziemy! Mamy przyjemność poinformowania o przyjęciu cię do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart jako ucznia 5. roku. To jest w ogóle ciekawe, jesteśmy nagle wrzucani na 5. rok. Przenieśliśmy się? Chyba tak. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Podstawowe wyposażenie zostało już dla ciebie skompletowane i będzie ci towarzyszyć w podróży do zamku. Jak zapewne ci wiadomo, dekret o uzasadnionych restrykcjach wobec niepełnoletnich czarodziejów zakazuje używania magii przez uczniów poniżej 17. roku życia poza terenem szkoły. Jednakże w ramach wyjątkowych okoliczności ministerstwo postanowiło udzielić zgody, by profesor Eleazar Fig mógł pomóc ci podszlifować umiejętności rzucania czarów przed waszą wspólną podróżą z Londynu do zamku. W celu wzięcia udziału w uczcie rozpoczynającej semestr i ceremonii przydziału z wyrazami szacunku Matylda Wesley, wicedyrektorka. Już mamy pierwsze znane nazwisko Wesley, rodzina Rona i wszystkich innych Wesleyowych bohaterów z filmów. Rozpocznijmy grę, jaram się straszliwie i możemy stworzyć naszego własnego czarodzieja, tak? Nie mamy tutaj Harry'ego Pottera, Hermione Granger, Rona Wesleya czy innych znanych nam wcześniej postaci. Możemy stworzyć naszego własnego czarodzieja. Ja myślę, że pokażę wam opcje, które są tutaj dostępne, a potem zagłębię się troszeczkę bardziej na pauzie, żeby poświęcić chwilę na stworzenie idealnego czarodzieja, który będzie mi pasował. Chcę stworzyć coś, co będzie, no nie wiem, mniej więcej podobne do mnie. Nie mam zamiaru tworzyć tutaj żadnych bohomazów. Spędzę z tą postacią wiele, wiele godzin, dlatego chciałbym, żeby w jakiś sposób, powiedzmy, mnie przypominała. Nie czarujmy się, nie jestem najszczuplejszy, nie jestem najwęższy. Twarz mam raczej okrągłą, może okrągłą? Nie jestem pewien. W każdym razie nie będę tworzył tutaj ani mega koksa, ani super szczupłego jegomościa, ani też nikogo o rysach lekkoazjatyckich, dlatego powiedzmy, że zacznę od tego delikwenta. Nie mam zielonego pojęcia o tak naprawdę tym, jak moja postać zawsze powinna wyglądać, ponieważ nigdy nie umiem robić postaci dopasowanych do mnie, która przypomina mnie najbardziej. Nie mam zielonego pojęcia, ale opcji mam tak wiele. Może najpierw kolor skóry bym bardziej dopasował do siebie. Wtedy będzie mi, powiedzmy, trochę łatwiej podjąć decyzję. O, czy ja jestem taki bardzo, bardzo blady, czy nie bardzo blady? Nie jestem pewien. Dajmy sobie może bladość mniej więcej na tym poziomie. O, będzie dobrze. To teraz kształt głowy. Jaki ja mam kształt głowy? Gdybym tylko mógł was zapytać wcześniej. Jakbyście mogli mi cały czas udostępniać po prostu... O, może takiego lekkiego czada sobie stworzymy? Nie będę tutaj ukrywał. Raczej nie stworzę kogoś, kto jest identycznie wyglądający jak ja. Aczkolwiek mam niestety wrażenie, że ta środkowa twarz przypomina mnie najbardziej. Nie wiem. Nie wiem, zdecydujemy się później w pełni, albo raczej ja się zdecyduję. Czy ja chcę mieć okulary? Kurde, z jednej strony kuszące dodają powagi, oczywiście zawsze się zastanawiałem, co by było, gdybym sam miał okulary, ale chyba jednak będę uderzał w look bezokularowy, ale włosy, no włosy muszą być chociaż trochę dopasowane do tego, jak ja sam noszę się na co dzień. Coś takiego zaczesanego do tyłu, czemu nie, chociaż wyglądam troszeczkę jak taki, nie wiem, męczyciel młodszych roczników, a mamy tutaj jakieś takie włosy, powiedzmy, o, proszę, taką piękną fryzurę możemy sobie zrobić, tajemnicze. Schowana połowa jednego oka. Możemy sobie nawet dredy jakieś walnąć. Nie, to nie są dredy, to są warkocze. Możemy tacy kędzierzawi być. Nie ma tutaj takich typowych spiky hair, powiedzmy, jakie ja zwykle noszę. Są takie mocno ulizane do tyłu. Wydaje mi się, że najbardziej mi w tej chwili pasuje ta fryzura, ale szczerze jestem przekonany, że będziemy mogli to później zmieniać. To są ostatecznie tylko włosy. Plus jesteśmy w świecie magii. Jestem przekonany, że nawet nasze rysy twarzy będziemy mogli później
modelować. Może taki troszeczkę worek na śmieci sobie walniemy na głowie, czemu nie? O Boże, taki wybór, nie wiem na co się zdecydować. Może coś takiego zaczesanego na bok? Nie, dobra, nie pasuje mi to. O, ho, 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 napuszone, jakby nas z Grisa wyjęli w tej chwili. Nie, dobra, zdecydujmy się na to, co pierwsze przyciągnęło moją uwagę, czyli na to. A kolor tych włosów jest gdzieś jeszcze do ogarnięcia. Tu mamy kolor włosów. No ja mam włosy czarne niczym noc. Zawsze się fryzjerzy pytają, czy ja farbuję włosy, czy może mam takie naturalne. Więc nie chcę uderzać w zielone, czerwone, fioletowe. Nie jestem tutaj nimfadorą Tonks, żeby cały czas mienić się kolorami tęczy na mojej głowie. Więc chyba na razie uderzę w czarne, no żeby mniej więcej to mnie przypominało. Cera, aha, dobra, tutaj możemy się zdecydować, jak dużo chcemy mieć różnych dodatków na naszej cerze. Czy ja mam dodatki na cerze? O, powiedzmy, że zrobimy coś takiego. Piegi i pieprzyki. Ja nie mam ani piegów, ani pieprzyków, nie jestem na pewno tak zapiegowany. Chociaż wydaje mi się, że... Czy ja mam... O, tutaj mam takiego pieprzyka. Czy uda mi się znaleźć preset, który umieszcza... Jo, jestem czarodziejem, mamo! Kto by przewidział? Możemy oczywiście blizny sobie jakieś wrzucić na oku, to tu, to tam. Wiecie co, no zawsze tak trochę badasowo wyglądało mieć chociaż jedną bliznę na swojej twarzy. Szczególnie taką, która leciutko przecina naszą brew. Nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, że dodaje nam takiego ewidentnego, widocznego pazura na pierwszy rzut oka. Ale czy chcę tworzyć zabliznowaconą postać? W sumie jestem na 5. roku, jeżeli mam uratować świat, bo pewnie o to będzie tutaj chodziło, to przydałoby się mieć jakieś znaki mówiące, że już przedtem próbowaliśmy się podjąć czegoś takiego, więc może taką bliznę sobie wrzucę. Co tam mamy? Oczy? Ja mam oczy niebieskie, dlatego tutaj akurat chciałbym się kolorem oczu dopasować. Nie wiem, nie wiem, czy wyglądałbym lepiej z innymi oczami, czy nie. Może nie takie jasne. Wyglądają dziwnie. Takie super jasno niebieskie oczy zawsze są troszeczkę nienaturalne, ale głęboki niebieski. Czemu ja z taką romantyczną energią opowiadam o tworzeniu męskiej postaci w grze? Nie wiem. Brwi! To jest kolejny wielki problem. Nigdy nie wiem, jakie wybrać brwi, żeby to wyglądało sensownie. Mogą być tutaj jeszcze trochę... A może takie po prostu nacięcie na brwi? Zamiast tej blizny. Może tak, może jednak pozbędę się tej blizny, a wrzucę sobie jakieś takie nacięcie na brwiach. To wygląda w sumie całkiem nieźle. Te są trochę inne, mamy takie przygolenie lekkie tutaj, jakby barber nasz jakiś trend z TikToka zrealizował. Ale wiecie co, te mi chyba pasują. Zrobimy sobie takie. Ukończ swoją postać. Jakie mamy tony głosu? I'm eager to get to Hogsmeade. Tak, ten jest daleki od mojego. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Ten będzie chyba bliższy. It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student. That was quite. Nie, no bierzemy najniższy. I'm eager to get to Hogsmeade. Nie ma żadnych wątpliwości. Gra nie ma polskiego dubbingu, ale jak widzicie, jest w pełni po polsku. I teraz imię. Imię to było coś, nad czym się zastanawiałem długo i szczerze mówiąc, do tej pory nie jestem przekonany, czy tak powinna się moja postać nazywać. Może jeżeli się będę przenosił na peceta, to wtedy zmienię moją decyzję, jakoś inaczej go nazwę, ale na razie podoba mi się opcja Barteus, jak Rubeus. Tylko, że taka troszeczkę, taki troszeczkę romans w związku z moim własnym imieniem, czyli Bartłomiej. Bądźmy Barteusem. I teraz nazwisko, to jest kolejna problematyczna rzecz. I widzicie co zrobiłem? Stworzyłem całą postać na waszych oczach, zamiast zagłębić się potem w te opcje. Ale to, to... O, ja mogę przesuwać to okno wpisywania? Mam już parę lat to PlayStation, nie miałem o tym zielonego pojęcia. To teraz nazwisko. Wydaje mi się, że mogę sobie tutaj pozwolić na polskie litery, ale sprawdźmy, czy będzie to działało. Uwaga, jaki mam pomysł, bardzo dojrzały i ambitny. Uwaga, R3, nie, tutaj są duże litery, tutaj mamy takie znaki, cholera, czy ja nie mogę? O nie, nie, nie chcę się przełączyć na to. Czy ja nie mogę robić tutaj polskich liter? Cholera, wydaje mi się, że nie. No to jakby nazwać naszego bohatera? Wiecie co, ja aż spauzuję i się zastanowię. Moje oficjalne imię w dziedzictwie Hogwartu to Barteus Latara. Nie mam zielonego pojęcia, jak to brzmi, ale wydaje mi się, że nawiązanie do jednego z najbardziej legendarnych moich występków na tym kanale YouTube'owym, czyli mylenie lornetki z latarką, będzie tutaj dobrym wyborem. Barteus Latara. Mamy piega w dobrym miejscu. No, troszeczkę, nie wiem, tam odbicie lustrzane, mamy cięcie na brwiach. Twarz, która mam wrażenie nie tak źle wygląda, aczkolwiek teraz mogę się dopiero przeklikać jakoś sensownie i zastanowić, czy inne nie będą wyglądały bardziej jak ja, skoro dopasowałem resztę cech mojej twarzy, tutaj nie, te wszystkie mi kompletnie nie pasują, takie za bardzo jakieś bufiaste usta, zbyt mocne kości policzkowe. Kurde, no niewiele opcji tutaj mi bardziej pasuje do mnie samego, jak ta pierwsza, którą wybrałem, ale tu wydawało mi się, że widziałem coś, co może ta,
Może to będzie sensowniejsze? Dobra, jakiś taki bardziej przystojny ten chłopak się wydaje być. Dobra, lecimy to. Barteus Latara, rozpocznij swoją przygodę. To koniec, nie możemy już nic zmienić. No i mamy czarownika zamiast czarodziejki, czy tam czarownicy. Let's go, co się będzie działo? Trening czarowania, zanim udamy się do Hogwartu. It appears we are almost ready to depart. Zobaczmy tylko... Nie, nie chcę tego pomijać. We didn't have a bit more time to spend on spell casting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Przeteleportował się. George. George. Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely aportacja, właśnie. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. Google. Too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Troszeczkę taką wyidealizowaną wersję siebie stworzyłem. Would be good to see the old pile of rocks. Z tego co wiem, nasz bohater nie jest byle pierwszym, lepszym wziętym czarodziejem, tylko jest oczywiście wyjątkowy. Nikogo to nie dziwi, że jesteśmy wyjątkowi. Ponieważ jesteśmy w stanie w jakiś sposób władać chyba starożytną magią, albo wyczuwać starożytną magię. Dlatego oczywiście będziemy w centrum wydarzeń związanych z ratowaniem świata. Jak to jest ekscytujące, latające powozy, aportacja, nie, aportacja, no aportacja, prawie teleportacja, tylko aportacja i ta muzyka. Proszę, nie, żebym nie musiał usuwać tej muzyki z jakichkolwiek powodów. Błagam, YouTube, nie wykrywaj tutaj żadnych claimów. Niesamowite, po tylu latach móc przeżyć kompletnie świeżą przygodę w świecie Harry'ego Pottera. Jestem ekstremalnie podekscytowany i możecie się spodziewać się, że będę starał się dotrzeć do najbardziej egzotycznych elementów tego, co się dzieje w tej grze. Podobno jest dużo zagadek środowiskowych, nawiązań, tajemnic, questów pobocznych. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. To Barteus Latara. Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Skąd oni nas wytrzasnęli? Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Ach, ministerstwo. Gdzie się nie pójdzie tak naprawdę, to ministerstwa są złe. Rebelia goblinów. Opinions differ as to how great a threat Ranrok really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrok before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me. Myślałem, to pudełko Da Vinci'ego. Kryptograf. But with no correspondence, I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrok. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? Ah, I don't see a glow. Mamy to. Nor do I.
wytrzasnęli nas z jakiegoś podrzędnego miasteczka pewnie w Wielkiej Brytanii i nagle się okazuje, wow, jesteśmy ultra magiczni, a nie tylko magiczni. Oh shit! To smog! Wdupcył połowę naszego powozu! God damn! Niewidzialne konie teraz ciągną w sumie o połowę mniej, przyspieszcie! Jebaniutki, ma jakieś na sobie te... kajdany na szyi! O Boże, jest ich... Nie, to nasze testrale! No cóż! Ale jak sprytnie zginął ten cały Oscar, dlatego teraz możemy zobaczyć testrale, bo zobaczyliśmy, jak ktoś umiera! Damn! Mission Impossible się powoli z tego robi! Miałem się pytać, czy mamy spadochron, ale coś przecież mamy lepsze sposoby na uratowanie się przed upadkiem. Magochron? O, dobrze. A no tak, faktycznie, Akio. Zapomniałem, w świecie Pottera można sobie przyciągnąć wszystko, co się chce. Kiedy się chce. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Czas wypić potiona, ale będziemy łoili tych potionów, coś czuję. Eliksir Wiganowy. Okej, 4 sztuki. Wciśnij w dół, aby się uleczyć. No golnij sobie! No i pięknie. What happened? Poor George. I can't believe he... To był George czy Oscar? What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Było widać o obroża kajdany naszej, obroża. Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Nie wiem, jasne. Okej. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. No dobra, no faktycznie ma to sens. Nie zniknęliśmy tak po prostu, tylko świstoklika dotknęliśmy. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. No cóż, jeżeli jego żona chciała, żeby on to dostał, albo ktokolwiek to dostał w bezpieczne ręce, no to w sumie nadal nie wiemy, czy zdawała sobie sprawę, że w środku jest klucz, który jest świstoklikiem, no bo ostatecznie, jeżeli nie mogła tego otworzyć, to jak inaczej miała to wiedzieć? Ale my widzimy poświaty starożytnej magii. No dobra, co się przed nami kryje? Gdzie jesteśmy? Ultra jaskinia jakaś. Uuuu! Boże, jak ja uwielbiam ten świat za to, że najbardziej magiczne miejsca potrafimy tutaj odwiedzać. How far did that port key take us? Mini Azkaban. From London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Do you think... The port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Panie profesorze, wydaje mi się, czy jesteśmy cholernymi czarodziejami. Nie możemy sobie tam przelecieć w jakiś mniej bądź bardziej kreatywny sposób? O, Boże, jak to fajnie wygląda. Podążaj za profesorem Figiem. Widzę, że mogę sobie tutaj rozwinąć opis tego questa. Szkockie Highlandy, co? Brzmi to nieźle. Ja chcę najpierw zobaczyć jedną rzecz, ponieważ jak się możecie domyślić, ważne jest, żeby wszystko ładnie wyglądało. Aberracja chromatyczna. Nie no, wyłączymy ziarno, wyłączymy rozmycie w ruchu, wyłączymy... Chociaż rozmycie na konsoli czasami lubi pomóc. Głębia pola niech zostanie, aberracje wyłączymy, rozmycie, a zresztą też testowo na razie wyłączę. Interesuje mnie konfiguracja napisów, ponieważ chciałbym, żeby byście je zawsze widzieli, jeżeli... dobra. Już kontrolki mi mówią, jak robić starożytną magię. Zamień drążki, leworęczność. Swoją drogą, czym jest leworęczność na padzie? Czy leworęczni ludzie grają inaczej na padzie? Najwyraźniej. Ikony śledzenia. Gdzie są ustawienia napisów? Dajcie mi, czy one będą tutaj? Konfiguracja dźwięku. Nie, no nie kino domowe. Konfiguracja dźwięku. Mimo wszystko na YouTube'a najlepiej jest po prostu wybierać słuchawki. Gdzie mnie wychodzisz? Gdzie mnie wychodzisz? Tak coś czułem, że za szeroki jest ten soundstage, jak na oglądanie na głośnikach na komputerze. Czułość kamery... No proszę Państwa, gdzie mamy tutaj ułatwienia dostępu? To by miało sens. Czy mogę w ogóle zmieniać, jak wyglądają te napisy?
trochę mam nadzieję. Przezroczystość ikon wizualizatora, wizualizator dźwięku swoją drogą. Fajne ustawienia dostępności tutaj są. Mamy rozmiar tekstu, możemy zrobić rozmiar duży, a to widzę wszędzie ten tekst jest duży. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze nie jestem w 100% zdecydowany, czy tak to będzie. Wyświetlanie napisów włączone. No dobra, nie ma tego wiele, ale zobaczymy. Nie chcę, żeby to było przeogromne. Dobra, możesz mi schować już tę informację o profesorze Figu. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes. A powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hops! Można skakać w dowolnym momencie. Gra już dostaje jeden punkt więcej w mojej skali. Hogwarts zbudowano starożytną magią. But I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. Aż to fantastycznie wygląda i przyjemnie się gra. Studio, które zrobiło tę grę, ma swoją drogą na swoim koncie niezbyt jakieś wielkie tytuły. Auta 3, coś tam disneyowskiego. Cóż, no niewątpliwie. Starożytna magia może zrobić zajebiście dużo dobrego, ale i złego. Kompletnie mnie nie dziwi, że jakiś tutaj jest enchantment. No to beznadziejne będzie to zaklęcie. Nie mamy różdżki, która jest do nas dopasowana. Najlepiej R2, żeby rzucić zdjęcie podstawowe. Dziop! Dobra, mamy trochę karabin maszynowy, ale jaki satysfakcjonujący. Używaj swojej kamery, żeby wybrać aktywny cel. Możesz wybierać cele poruszając postacią i poruszać postacią używając tego samego drążka, wyłączając celowanie względem kamery. Dobra, okej, rozumiem. Jeszcze się wkręcimy tutaj w to, jak działa walka. Proszę, szybciej się ślizgam od ciebie, dziadzie. Widać, że nowa generacja zastąpi poprzednią. Dziom! Mogę napieprzyć te wszystkie dzbanki! Hell yeah! Niestety, moi drodzy, niestety, widziałem te wszystkie TikToki. Nie można rzucać Avada Kedavra na każdego studenta w Hogwarcie, który tylko krzywo na was spojrzy albo w dupcy waszą magiczną kanapkę. Przykro mi, po prostu się nie da. Co tam, zrobisz nam jakieś przejście? O, proszę, tajemnica. Dobra, wspinaj się. Proszę, mamy nawet bieganie po ścianach. Kto by pomyślał? Barteusz Latara jednak okazuje się być całkiem sprawnym nie tylko czarodziejem, ale też akrobatą. Mamy tutaj jakieś... Skrzynia! Mamy pierwszą skrzynię. 39 klapsznytów znaleźliśmy właśnie. To jest waluta, która obowiązuje tutaj w świecie. Jestem o tym przekonany. Boże, jak przyjemnie się strzela. Niewątpliwie na PC-cie też planuję grać na padzie, ponieważ to będzie chyba najbardziej optymalne doświadczenie. No i co teraz, profesorku? Wyczarujesz nam jakiś most teraz? Przelecisz mnie i siebie jednocześnie? Mam równowagę, mam. Jo! Ja wiem, że to było w tak wielu różnych grach, rzeczy automatycznie układające się pod naszymi nogami, ale... Niesamowite w grze o magii jest to, że wszystko można wytłumaczyć tą magią. Nawet picie tych całych potionów ma kompletny sens. To dosłownie są eliksiry, które przywracają życie. I nikt nam powie, że nie. Nikt nam nie powie, że nie. Dobra, panie profesorze, co to za starodawne ryciny? Coś o starożytnej magii zapewne. Let's have a look around for anything that seems out of place. Czy wy widzicie, z jakim my słagiem te zaklęcia rzucamy? Tyłem, przodem, pod kolanem, nad głową, do tyłu. Dobra, minimapa. Mamy minimapę! Zasłaniam minimapę! Nie, dobra, trzeba będzie się gdzieś zdecydować, gdzie będzie moja kamera. Wydaje mi się, że najoptymalniej na razie będzie mi samego siebie najlepiej przesunąć mniej więcej tutaj. Dajcie znać, co o tym sądzicie, żeby nie zasłaniać ani minimapy, ani interfejsu czarów, który później będzie się znajdował w tym miejscu. Dlatego, cóż, jakąś decyzję trzeba będzie podjąć. Nie lubię nie być na brzegu ekranu, więc zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Minimapa pokazuje otoczenie. Za tobą fioletowa strzałka, na jej środku to twój aktualny cel. Naciśnij przytrzymaj, by przełączyć szczegółowy opis misji. No dobra, szczegółowy opis misji znam. Mogę sobie tutaj sprintować jakoś fajnie.
A na razie jeszcze tego nie odkryłem. Zbadaj! Professor, this statue... This may have been his home! Okej. No, generalnie gdyby mnie było stać, też prawdopodobnie bym sobie statuę samego siebie w moim domu walnął. Żebym zawsze pamiętał o tym, jaki jestem wspaniały. Dobra, dotarliśmy na drugą stronę. Nawet w tym zbadę mi się przyjemnie strzela, tak fajnie się to ogląda. Ludzie narzekają, że tutaj nie ma wielu czarów, ponieważ są chyba 24 albo 26. Ale co z tego, jak tak przyjemnie się z nich korzysta? No, prawdopodobnie samego szatana! Aha, dobra, myślałem, że mam w to znowu postrzelać. Barteusie Latara, uważaj lepiej. Magiczne pomieszczenie, no to wbijamy! Nie mam tego rozwalać. Halo, panie profesorze! Popieprzone rzeczy się tutaj dzieją. Skała robi lustro, znaczy wizję. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. Oczywiście, że on nic nie widzi. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Domyślam się, że tutaj może być jeden mały... Posłuż się magią? Jak mam się posłużyć magią? Przenieśliśmy się... No dobra, okej. Okay. Może podejdę do tego po prostu? Wejdę z tym jakoś w interakcję? O, dobrze. Wiele ludzi może nam potem wmawiać, że wcale nie widzimy tego, co widzimy, ponieważ... cóż... oni tego nie widzą. Chyba, że znajdzie się ktoś inny, kto będzie w stanie zobaczyć tę magię. Obudź goblina. Ty, faktycznie. To jest jakiś skarbiec? Zobaczymy. Halo, panie goblinie. Chciałbym troszeczkę klapsznutów zdeponować w banku. Goblin bankier. Barteus Latara. Przychodzi wypłacić hajs. Niezłe zdziwko musi mieć, że ktoś tu w końcu przyszedł. Just a moment. Wydaje się być sympatyczny, ale czego on tutaj strzeże? Co tutaj zostało zdeponowane? No i widzicie, ta kamera jak się teraz tutaj znajduje, to będę zasłaniał dużo napisów, dlatego ja po prostu wjadę sobie tutaj. My tak po prostu do Gringotta trafiliśmy? Precisely. Dobra, panie profesorze. Dobra mina do złej gry. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Fig trochę chyba nie ogarnia tematu. Co się tutaj dzieje dookoła? Gubi się, staruszek. Dziko wygląda ten klucz swoją drogą. Chociaż zresztą nie takie klucze widzieliśmy w filmach. O, przejażdżka tymi wszystkimi tunelami goblinimi są szalone. Pamiętam z ostatnich filmów, jak to się ciągnie, te wszystkie podziemne konstrukcje. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co jest w tym świecie stworzone. Boże, to będzie tak dużo odcinków, tak dobrej zabawy. Gra zbiera swoją drogą bardzo dobre oceny. I teraz czas na minigierkę. Trzymać ręce w wózku, bo inaczej resztę gry spędzasz bez ręki. Yo. Nie mogę się doczekać nawet tego, jak będziemy szli na zajęcia w szkole. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Nie ogarniam kamery. Za często się kręci. Pomocy. Ale mam potężny żyroskop, który nas trzyma w miejscu. Ej, jaj, jaj. Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Aha, czyli zaczęli skrytki robić od dna. Normalnie bym pomyślał, że najświeższe skrytki będą najbliżej powierzchni, a potem jak im brakowało miejsca, to się wkopywali. Ale no, jedno i drugie ma sens. Dobra, prywatne wejście, jedna z najstarszych skrytek. Vault 12. Momentous day! On your way. W
Wszystkie te gobliny wyglądają, jakby chciały nam naprawdę krzywdę zrobić za to, że korzystamy z ich usług. Zwolnimy w końcu. Barteus wydaje się być troszeczkę przejęty tym, co tutaj widzi. Ten odjeżdża, już myślałem, że będzie nas śledził. Professor, the armband that God was wearing was glowing. Oh. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Hmm. Odkrywamy tutaj powoli niesamowicie spory, no może nie spisek, ale akcje. Krok po kroczku. Dun, dun, duru, duru, duru. Nie wiem dlaczego, ale nawet jakby gry często... Dobra, nie będę teraz gadał. Goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Ja się boję, co tam w środku jest. Źródło nieskończonej mocy? Cztery spleśniałe pomarańcze? Zamrożeni założyciele Hogwartu? Vault 12. Thank you for your help. Cóż za przypadek, że akurat profesor Fig dostał zadanie trenować jedynego chłopaka, no w sumie jedynego chłopaka, o którym wszystkim ewidentnie wiadomo, kto może zobaczyć poświaty starożytnej magii i wchodzić z nim w interakcję. I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Aha, okej, okay. No to siema. Umrzemy tutaj, panie profesorze. Professor, that was certainly unexpected. Let me think. Kamień się świeci. There must be something here. Hmm, Revelio perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Hokus pokus, rzuć kościami i pokaż, co masz za kotarami. Steruj różdżką za pomocą lewej gałki i poprowadź ją po ścieżce symbolu, by nauczyć się zaklęcia. W odpowiednim momencie naciśnij właściwy przycisk, by przyspieszyć ruch różdżki. Okej. Okay. O Jezus Maria, dobra. Mam, widzę, taką tutaj czerwoną linię, która cały czas mnie goni. Rozumiem, że jak dogoni, to wtedy mamy przewalone. Udało się. Revelio! There. Możecie się spodziewać, że będę zawsze wymawiał nazwę czaru. Pokus, pokus, bombo klaty, twoja matka ma dwa raty. Rzuć Revelio. Lewo. O, proszę, proszę. Symbol taki jak na kluczu. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say you are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Rozumiem, że ta poświata, której mam wypatrywać, to po prostu parowanie takie. No wygląda, jakby było, wiecie, z sauny wyjęte na śnieg. O! Lumos! A ja mogę Lumosa rzucić? Proszę. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do, but to what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly, not out of Gringotts. Momentalnie kojarzy mi się to z jedną z moich ulubionych scen ze wszystkich filmów, czyli to, jak Harry razem z Dumbledorem poszli po jednego z horcruxów Voldemorta. Też tajemnicze miejsca, niewiadome jakby pułapki, które czyhają na nas w środku, testy, które musimy zdać. To jest, mam wrażenie, taki aspekt tego czarodziejskiego świata, który jara mnie najbardziej. That glow again, but on the floor. Posłuż się magią. A co, znowu mam podejść i po prostu wejść z tym w interakcję, czy mam jakoś w to strzelić, wejść w to? Spadaj! God damn, walnęliśmy profesora! Jezus Maria. Barteus Latara mi się tak podoba. Yes, sir, I'm fine. Ha. You seem to have caused the floor to change. That statue.
What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. O, może musimy znaleźć tę statuę i ją postawić w tym miejscu. Albo może musimy sami się ustawić tak jak ta statua. Dowiedz się, co dalej robić. No właśnie, Revelio? Revelio podziałało. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. O, sprytnie. You should cast Lumos. Tak, 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 daj mi rzucać więcej czarów. Dobra, lecimy. Cyk i w dół. Fajne to rzucanie czarów, podoba mi się. Trochę jakby tajemnicze jest to, że goni nas przerażająca czerwona linia, która cały czas chce nas zniszczyć. Zdobywasz zaklęcie rozświetlające różdżkę Lumos. Zostało ono automatycznie dodane do twojego zestawu zaklęć. Lumos emituje z czubka twojej różdżki światło, co poprawia widoczność w ciemnych miejscach. Te wszystkie jaskinie, które będziemy badać za pomocą Lumosa, rozświetlać się na pewno lepsze niż pochodnia w Wiedźminie, ale mnie to jara wszystko. Dobra, przytrzymujemy R2, żeby otworzyć menu speli, które tutaj jakby, no widzicie, wygląda oto tak. Jak przytrzymujemy, to pojawiają się tutaj przyciski, które pozwalają wybrać czar. Lumos. Lumos. Dobra, ustawiamy się tak, żeby ładnie odpowiadało. I git. Mamy to, wstała. No dobra. Posąg się ustawił i wyznacza taką tęczową ścieżkę na ziemi w którąś stronę. Oho! Napierdalanka z żołnierzami. To let's go, światłem ich pokonamy. Lumos, 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 Lumos. Nie? O, Protego! Kontrowanie! Rozumiem, że nie będziemy tutaj koniecznie... Użyj Protego, żeby odbić nadchodzące ataki. Dobra, bardzo chętnie. Mogę się jakoś... Dawaj, no... Ej! Dobra, mamy znaczek nad głową, taki jakby glif, który mówi, kiedy użyć Protego. Hell yeah, boy! Dobra, on walczy z tymi strażnikami, a ja się przed nimi bronię. Nie mamy jeszcze zezwolenia na walkę. Dobra, wciśnij R2, żeby zniszczyć, używając... O, wow, oberwałem! Dobra, pieprzone posągi, ja wam dam! Zaraz wszystkie będą pokonane. Dobrze, jest git. Troszeczkę Call of Duty, ale magiczne Call of Duty. Oczywiście oberwałem, bo się nie sprotegowałem na czas. Spokojnie, panie profesorze, to tylko jakieś żołnierze kamienne, damy radę. Zniknął! Wcięło mi profesora! Jakbym z powrotem był na studiach. Gdzie jest profesor? Nie wiem. Lumos. Dobra, mamy jakieś ścieżki. O Jezus Maria, tyle tych ścieżek jest, ale wszystkie wydają się prowadzić w jednym kierunku. Mam wrażenie, że cała ta komnata to jest jeden wielki test. Test, który sprawdza, czy właśnie jesteśmy godni, żeby zobaczyć, co się znajduje finalnie w tej skrytce. Dobra, spadajmy w takim razie kolejne źródło magii. Mamy kolejnego rycerza. Revelio! Dobra, ustawiamy grzmota, odpalamy Lumos, jeszcze raz go równamy w tym kierunku. Aktywuj posągi. Ten aktywowany i ta ścieżka dokąd się prowadzi? Tylko, że tam mamy jeszcze drugiego typa i jego musimy odwrócić znowuż w innym kierunku. Nie. A, przecież ja odbicie odwracam, a nie tego. Pojawiają się kolejne. No właśnie, mamy tego. Ale on się, to odbicie się z powrotem odwraca. Tak, to odbicie się z powrotem odwraca. Dobra, no to opcja jest jedna. Musimy stanąć tam, gdzie się spotykają te wszystkie ścieżki. I teraz wszystkie wstaną ładnie naraz. No dobra, czas w takim razie zaraz na pojedynek. Pewnie przyjdą kolejne strażniki. Protego! Bong, 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 bong. Szczerze? Zastanawia się nad tym całym systemem celowania za pomocą kamery. Wolałbym chyba, żebym mógł się jednocześnie poruszać i walczyć. Dobra, strażniki pokonane. Przytrzymaj trójkąt po udanym rzuceniu Protego, aby użyć drętwoty, która na krótki czas ogłuszy wrogów. Okej, czyli zamiast kliknąć trójkąt, rozumiem, że mam go po prostu przytrzymać, co? Tak, na to wychodzi. Ogłuszeni otrzymują większe obrażenia, określone złotymi numerami. No dobra, spróbujmy. Czyli taka właściwie zamiast obrona, to ultra kontra. Dobra, który pierwszy mnie zaatakuje? Który pierwszy mnie zaatakuje? Czekam, czekam, czekam. Drętwota! Dobrze, zajebiście. Tego możemy już tutaj łoić. Możemy walić w kolejnego. O, nie zdążyłem! Halo! Dobra, moja przyszłość jako czarodziej będzie marna, jeżeli nie będę potrafił tutaj... O, ale nie w tego rzuciłem, który mnie zaatakował. Myślałem, że tak to działa. O! Dobra, ten padł, zanim zdążył mnie zaatakować. Dobra, przesuńmy się troszeczkę. Dobra, atakujecie czy nie atakujecie? Haha! Dobra, zajebiście. Biała poświata wskazuje mi, kogo bije, ale jak już mówię, chciałbym móc jednocześnie się też poruszać.
która to była opcja, kompletnie nie pamiętam. Wybaczcie, że tak w środku walki przerywam, ale nie jest to jakaś niesamowicie skomplikowana walka. Gdzie to będzie? Wibracje kontrolera, poziom trudności, celowanie względem kamery. Używa drążka ruchu do wybrania aktywnego celu, możliwe celowanie w przeciwników poza ekranem. Nie wiem, spróbuję, jak będzie teraz. Zobaczymy, czy to będzie działało tak, jak to sobie wyobrażam w tej chwili. No dobra, że mogę... Aha, czyli ja tak czy siak celuję, powiedzmy, tylko w tego, kto jest w tej chwili podświetlony, więc muszę ostatecznie uważać. No dobra, okej. Okay. Nie podoba mi się to troszeczkę, ale myślę, że to w dużej mierze tak naprawdę kwestia przyzwyczajenia. Udało się? Dobra, Lumos. Odpalmy to. Wrócę sobie z powrotem do tego celowania, w takim razie standardowego, jakie było tutaj. Okej, celowanie względem kamery, używa kamery do wybrania aktywnego celu. Zobaczymy, no muszę po prostu... Mamy przewrót! No tak, oczywiście, przecież jesteśmy... Naciśnij, żeby pobiec, no i w końcu dostałem bieganie. W końcu jesteśmy magicznym przekoksem, oczywiście, że możemy robić przewroty. No Mission Impossible, moi drodzy, Mission Impossible. Badamy kolejne, nie wiem, krople w ziemi, ale gdzie jest pan profesor? Naszym celem jest go znaleźć, dobra, nieważne. Kolejne pomieszczenie, co to będzie? Nawet do Hogwartu nie trafiliśmy, a już jego dziedzictwo badamy. Dzikie. Dobra, idziemy. Brlong. Jakie to jest fantastyczne wszystko. Piękne i magiczne. Co to jest? Jakiś naszyjnik? Jakiś amulet? Nie, potionek. Tak to wygląda przynajmniej, jak jakiś eliksir. A, golnij sobie, mordo. Co złego może się chować tutaj w tych podziemiach? To jest, rozumiem, zawartość taka faktyczna tej skrytki. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Czyli w tym jest wspomnienie zapewne. A nie potionek. Lepiej tego nie pić zatem. Follow my lead. Wkładamy paszczę do myśl odsiewni. Rozumiem, że kwestia oddychania z głową pod wodą nie ma tutaj jakby większego znaczenia. Albo to w ogóle nie jest woda. Dobra, co my tutaj mamy? Czyżby to jakiś dziad budował Hogwart za pomocą tajemniczej, starożytnej magii? No tak to wygląda. Czyżby starożytna magia pozwalała tworzyć coś z niczego? Nie, oni te komnaty budują. Charles Rockwood. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Okej, okay. Czyli dowiedzieliśmy się, że jakby ukończyliśmy ścieżkę, którą przygotowali. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Uh-huh. Who were they? To ten zły szef goblinów. But, sir, you shouldn't be in there. Okej, raczej na czynku sobie otwiera te drzwi. I was right. Ranrock. O, przywódca rebelii goblinów. My reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever gonna visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just
Give me whatever it is you found here, and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key. Żegnaj bankierze. Coś czuję, że pan Ranrock potrafi używać tej magii. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Jebaniutki, jakie ma tutaj odepchnięcia mocy, jak ze Star Warsów wzięte. Co się dzieje? Zabezpieczenia skrytki? Mam nadzieję. Czy to będzie bronić nas i tej skrytki, czy my też to będziemy musieli pokonać? Dobrze, mój anielski wojowniku, walcz! A my może się stąd zmywajmy, panie profesorze. Nie chciałbym tej kolacji przegapić, która na nas czeka. Nie, nie, panie profesorze! Barteus Latara! Szybko zgarnij go, Jesus! O nie, o nie! On nie może teraz zginąć po tym, jak w końcu okazało się, że jego żona wcale farmazonów nie gadała? No niestety, coś czuję, że gobliny sobie poradzą. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. Hogwarts? It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both, wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ha. Czyli rozumiem, że jakby zawartością skrytki tak naprawdę była tylko ta myśl, którą zobaczyliśmy, dotycząca jakby istnienia starożytnej magii, śladów jej, które można zobaczyć? Tylko tyle? Co, może tak zajebiście skomplikowana była to trasa, ale dotarliśmy do Hogwartu. Co prawda straciliśmy karocę, gościa, który nią kierował, parę testrali, George'a, który jechał z nami, bo go odgryzło. Na szczęście nie siedzieliśmy z tamtej strony, bo raczej nas też już by nie było. Ale jesteśmy w Hogwarcie. I niedługo czas na ceremonię przydziału. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Yes. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Trochę z czapy będzie, bo tutaj pewnie same pierwszoroczniaki będą siedziały, no bo ostatecznie my jesteśmy z piątego roku, a nie mamy naszego domu. Ten już sfrustrowany. Phineas, najjealous, Black. Prepare yourself to meet. The headmaster. Ktoś z Blacków jest tutaj dyrektorem. Fig! Nice of you to join us.
The sorting ceremony is over. There were complications. Mordeczko, jakbym ci opowiedział. It seems the goblin Enough. Problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Ja nie potrzebuję całej ceremonii, ja mogę tak prywatnie. I'll be in touch. Mam nadzieję, Fig. Będziemy w tym samym zamku cały czas. Jakaś taka mniejsza ta sala niż pamiętam, ale może urosła wraz z rozwojem szkoły, kto wie. No powiem wam, wydaje mi się, że mamy bardzo duży Professor potencjał, żeby być niezłym Rizzlerem tutaj. No i mamy panią profesor Weasley. Dobra, Czapo, co o mnie powiesz? Z tego co mi wiadomo, dom można wybrać osobiście tutaj. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. O cholera. Czy jakby zastanawiam się, czy to faktycznie będzie kwestia wyborów dialogowych, które tutaj nastąpią, a potem będę mógł je potencjalnie zmienić, jak mi się nie spodoba, bo mam już pomysł, w jakim domu chciałbym być i wytłumaczę wam, jeżeli jak już dojdziemy do końca. Ale czy zajęcia, czy zwiedzanie? Nie mam zielonego pojęcia, co mnie bardziej jara, ale szczerze, ostatecznie chyba zwiedzanie i te tajemnice świata dookoła Hogwartu i samego zamku. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of. What is it? Ambicja, lojalność, ciekawość, odwaga. No to są ewidentnie, mam wrażenie, cechy tych wszystkich domów. Odwaga pasuje do Gryffindoru, lojalność pasuje chyba do Hufflepuffu. Obstawiam, że ciekawość to Ravenclaw, a ambicja to Slytherin. Ja osobiście najbardziej z tych wszystkich domów skłaniam się do Slytherinu i nie mam tutaj żadnych pobudek wynikających z filmów, ani też nie mam przekonania, że o, Slytherin źli, niedobrzy. Oni są po prostu ambitni, sprytni i przebiegli. Dlatego wydaje mi się, że bardziej niż ciekawość będzie u mnie wygrywać ambicja. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. No właśnie. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Ucelowane, moi drodzy, ucelowane. Tiara przydziału weźmie twój wybór pod uwagę podczas przydzielania do domu. Dom Slytherinus, znany z przebiegłości, ambicji i głodu władzy. Nie jestem koniecznie głodny władzy, ale z tych wszystkich domów najbardziej pasuje mi Slytherin, tak mi się wydaje. Jedyny inny, który rozważałem, to Ravenclaw, ale ostatecznie chyba jednak Slytherin bardziej mi pasuje. Let's go. Akceptuj dom. W sumie trochę oczekiwałem, że będzie tutaj taki system, który będzie polegał na odpowiadaniu na pytania. Woohoo! A i widzicie, przynajmniej w tym momencie Slytherin niekoniecznie ma tak złą opinię, jaką miał, kiedy był tam Harry Potter, Draco Malfoy i wszędzie dookoła śmierciożercy. Świat nawet nie słyszał jeszcze o Voldemorcie, bo się jeszcze totalnie nie urodził. Patrzcie, jakie dupeczki w Slytherinie, no i zajebiście. Jasne, może jego założyciel był... Ale sam dom się fajny. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Nie, naprawdę? Ja wiedziałem, że nie będzie Quidditcha w tej grze, ale to jest wasze wytłumaczenie? It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. Okay. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow.
quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Zwykle pierwszaków odprowadzają chyba prefekci, ale no spokojnie, będę narzekał na wicedyrektorkę. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Aspiracja. Very well. Aspiration. Wężowo. To mi się podoba. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Nie będę ukrywał, że dowiedziałem się, że mimo iż Ravenclaw brzmi ciekawie, to podobno jest to dom, który będzie miał związanych ze sobą najmniej zadań pobocznych. I tutaj troszeczkę się kierowałem w kwestii mojego wyboru, ale nie będę ukrywał, że ciekawą perspektywą jest dołączyć do Slytherinu, ze względu na te wszystkie kontrowersje dookoła krążące wokół Slytherinu i w ogóle to, w związku z tym, co ten dom sobą reprezentuje, ale podoba mi się ambicja, władza i łaknienie jakby rozwoju i zdobywania. Cóż, moi drodzy. Rozpoczynamy wielką przygodę w dziedzictwie Hogwartu. Mam nadzieję, że zabierzecie się razem ze mną na ten piękny rejs parostatkiem po świecie magii i czarodziejstwa. Ten odcinek dobiega końca. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie lajka. Przypominam, jeżeli Wam się spodobało to, co widzicie, już wiecie, że chcecie kupić. Macie linkacza w opisie. A ja będę uciekał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i pa, pa.